Strażacy OSP Bytomsko, którzy odeszli na wieczną służbę, to Andrzej Komułka, Władysław Dziedzic, Władysław Krawiarz, Jan Wasek. Żydowski OSP rozdzielę na wieczną służbę odeszli Adamczyk Stefan, Adamczyk Władysław, Bobowski Jan, Gołąb Wilhelm. Wieczną poczynanie, raczej na swą. Thank you.
się przez małych strażaków z rąk niedolnej, którzy odeszli do Pana na wieczny spoczynek. Świętej pamięci. Dudek Józef, Kowalski Stanisław, Dziedzic Stanisław. Jezu. Wierzę, że to mnie bez mnie będę mógł tam się.
W dalszym ciągu trwająca oktawa uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego skłania każdego z nas do refleksji, do przemyśleń, do podejmowania różnych działań zmierzających ku temu, aby jak najwięcej zasłużyć sobie u Boga i u ludzi. Kochać ludzi, bo tak szybko chodzą. I myślę, że to dzisiejsze nasze spotkanie ma brzemię tego przesłania dnia dzisiejszego, tych dzisiejszych strażackich zadusz. Kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. I jest to przesłanie dla mnie i dla Ciebie, drogi bracie i siostro, dla nas wszystkich. A jednocześnie jakże wielka zachęta, abyśmy byli już dzisiaj solidarni z naszym losem w śmierci i zmartwychwstaniu. Strażaków i policjantów, aby w ich trudnej i niebezpiecznej pracy nieustannie umacniała ich opieka patronów świętego Floriana i świętego Michała. Ciebie prosimy. Pokoju Chrystusa, o niebie, na ziemi.